Main power offline. Auxiliary power activated. Moi drodzy, witam w Ascension. Yeah, I'm almost out of vodka. I mean no power! I oczywiście gramy moim ulubionym... Ulubionym... Gersz, nie przerywaj mi! I will help must be repair. If you get me some vodka. Okej, jak pomożesz... Jak dasz mi wódkę, to ci pomogę. Tak czy inaczej, moi drodzy, what's up, Sir Machler Games i witam was w kolejnym filmie na kanale. W tym przypadku, moi drodzy, pierwszy ever easter egg zombies, jaki istniał... 14 lat? Nie mam pojęcia, ile minęło, ale... Tak jest, pierwszy ever easter egg zombies Ascension DLC 1. Do końca nie pamiętam, w którym roku, czy... Znaczy w 2011, prawda? Bo... To było jakieś styczeń czy luty, zwykle pierwsze dwie dodatki wychodziły, oh shit. O, tylko zapomniałem już o tym. Panie, schyl się. Tak jest, moi drodzy, witam w ruskim kosmodronie upadłym, opętanym przez zombies, gdzie nawet sam dyrektor tego miejsca, pan Gersz, który dziś znany jest jako Kazmir LT53, tak? Musimy go uratować, jak powiedział zresztą Nikolaj. Jak da nam wódkę, pomożemy mu. Także lecimy, klasyczne oczywiście zombies. Punkty i gramy moim ulubionym tutaj bohaterem, czyli Nikolajem Belińskim. Także zalosujmy gabelgamo, tutaj mamy jak widać 999 gabelgamów każdego rodzaju. Okej, perk na start. Okej, znowu tutaj mamy to. Okej, moi drodzy, pierwszy krok, włączyć prąd jak to zwykle. Pierwszy w ogóle ever easter egg, najmniejszą ma nagrodę. Wiadomo, najkrótszy. I ogólnie nie jest możliwy do zrobienia w solo. Ale do dziś, dzisiejsza jest możliwość, także bardzo fajnie, moi drodzy. Po 14 latach jest możliwość zrobienia tego easter egga solo, także łapa w górę za to. Tak jest. Stamina? Panie, idealnie, teraz to ja mogę biegać. Dobra. Lecimy, bo runda druga. Jak widać w lewym dolnym. Aż normalnie. Tak jest, jesteś głupny, jeżeli dotykasz Nikolaja. Mam nadzieję, że granie jest za głośno. Zawsze jest głośno, ale no mam nadzieję, że nie jest. Lecimy, zbieramy punkty, ponieważ potrzebujemy włączyć prąd, tak? Jest chyba 7 kroków, dobrze pamiętam. I tak, jedyny krok, który wymaga 4 graczy, jest to wciśnięcie 4 guzików naraz. Lecz my mamy moda, która nam po prostu pozwala obejść to wszystko, mówiąc wprost, dosłownie. Dosłownie, wiecie, wciśniemy jeden guzik i nam zaliczy na tutaj rundzie specjalnej. Także no, generalnie tak to wszystko wygląda. O, zrobimy sobie tutaj jednego i co, idziemy powoli. Ja tu mam oczywiście mega OP gabelgamy, no nie mam takich najlepszych, ale wciąż wziąłem w miarę OP, żeby było fajnie. Chociażby ekstra kredyt, chociażby to oznacza, że mamy 5000, tak. Czyli 1250 razy 4. Jeżeli byśmy mieli double pointa, mamy 10000. Jak widać, tutaj mapa nie ma koloru, to jest normalne, to jest jedna z niewielu map, która takie coś ma. Jak widać, bam. Patrzcie, ile mamy hajsu. Dobra, to idzie co? Idziemy, otwieramy, w sumie quick revive'a kupię. Wiecie co, nawet kupię kolejnego gabelgama, bo czemu nie, za 1500? Panie. Okej, raindrops, krople normalnie, kropelki, jak widać mam ich 990, już, no nie 9, tylko 8. Bo tyle jest najwięcej max, więc już zużyliśmy po jednej. No to jest prosto, mam ich na całe życie, tak? Na całe życie, także lecimy, let's go. Otwieramy normalnie, boom. Tu mamy oczywiście typowe wskazówki, gdzie co jest. Tu mamy Wundersphere, tak, w oryginalnej wersji nie było Wundersphere'a i też był PhD zamiast winowdowy. Ale dobra, otwieramy. Mamy sobie pierwszą broń. Ogólnie easter egg trochę głupi jest, trochę hardkorowy, bo trzeba tak jakby wylosować 3, w sumie 4 zwykle trzeba było rzeczy wylosować jakby ze skrzynki, tak? Raygana. No w tym przypadku tu mamy też Raygana Mark 2, bo został dodany z Black Ops 2, bo to jest Black Ops 1 mapa. To tak czy inaczej włączamy prąd. I mamy kolor. Main power online. Auxiliary power deactivated. Rocket approaching test position. Tak, normalnie jak macie Raygana, możecie tą rakietę rozwalić, co jest zarąbiste. Ale ja nie mam Raygana. Może będę miał. Zalosujmy. Co za epicka mapa, naprawdę. Okej, AK. Something to compliment my love of killing zombies. Kurde, jak ja tam jestem za klasycznym zombies, naprawdę. Initiating Luna Navigation Systems. Awaiting Security Protocol 13255. 1, 2, 3, 3, 1, 5. Kolejny krok, włączyć kapancz. Tak jest, krok zrobiony pierwszy, czyli włączenie prądu. Gdzie jest zombiak? A tu jest zombiak, dobra. Ogólnie najgorszym krokiem jest to, wylosowanie musimy jakby 4 rzeczy. Znaczy w solo tutaj w modzie, przy modzie musimy tylko 3 rzeczy wylosować. No tego na pewno nie chcemy. Musimy, moi drodzy, wylosować. I'm drunk. Tak, to jest OP mag.
Nikolaj mi przerywa. Nie, spokojnie, jest cykl, jest multisierp na tej mapie. Nikolaj, nie martw się. Tak jak widać, użyłem mega OP gamma. Który mi daje bardzo dużo tutaj. Bardzo dużo. Dropów. Dobra, weź tak, rusku, nie gadaj o tym, bo normalnie. Today you die, właśnie. Dziś umieracie, w ogóle The Jagger dostałem za darmo. Let's go, dziękuję, dziękuję. Nie chciałem aż tak mega OP gamów używać. Ogólnie. Nikolaj. Musimy dostać jakby cztery rzeczy ze skrzynki. Tak, czyli Thunder Gun, Ray Gun, Gerge Device. Dziś znany jako Kazmir oraz potrzebujemy. Oraz potrzebujemy. O panie, jeszcze double tapa dostałem. I także potrzebujemy jeszcze matroszki, normalnie jak się gra w kołopie. My gramy solo, więc jakby nie potrzebujemy. O panie, K74U. Klasyk. Potrzebujemy tak, potrzebujemy sporo rzeczy wylosować, jak widać. Na razie ani jednej rzeczy nie wylosowaliśmy. Jeszcze jakieś kurde robię dzienne wyzwania. Potrzebujemy kurde Regana, Thundergana. I dosłownie potrzebujemy Gersha, więc jak wylosujemy, będzie zarobicie, jak widać na razie nie. M16. I misiek. Nie wierzę w ciebie, misiek. Właśnie, walę się teddy bearu. A co my tu mamy? Fontannę, a fontannę chętnie przyjmę, czemu nie? Tak. Czyli jak kupimy perk, to nam daje extra i tak my już za darmo dostajemy w sumie Jaggera, jak i double tapa, więc to jest w ogóle crazy. Tutaj na razie nie będę otwierał, wtedy małpy nie będą mogli mi zabrać Jaggera. Bo tak, na tej mapie są małpy, które kradną perki, jakbyście nie wiedzieli. Okej, okay, też muszę się skupić na włączaniu Paka Puncha, do końca nie pamiętam jak. Okej, okay, winowdowy? Winos mine, you mine. Dostajemy gratis speedcole, jak widać. Tu chyba było 8 perków. Też chyba Paka Punch się aktywuje w ten sposób, że trzeba lunami polecić z trzech różnych miejsc, nie? Czyli stąd. Z głównej, powiedzmy, miejsca, gdzie się biega z zębekami i robi setne rundy. Z tutaj spawna oraz z strony staminapa. Zwykle tak się nazywały te strony. Proszę bardzo, lądujemy. Mamy to, także kolejny krok tak jakby jest włączenie Paka Puncha. Ale my musimy już pracować nad tym. A, to się jeszcze chłodzi, nie? Aby już się ochłodziło. Też musimy pracować nad tym, żeby otrzymywać odpowiednie broni ze skrzynki, ponieważ potrzebujemy, jak rozumiem, Raygana, Thundergana i Gersha. W kołopie jeszcze byśmy potrzebowali matroszkę Dolls. Jest to taki, powiedzmy, ruski, taka ruska lalka, działa trochę jak małpa. No i jeszcze byście potrzebowali, jeżeli gracie wersję Black Ops 3, a nie Black Ops 1 Assassin, to potrzebujecie jeszcze zdobyć Raygun Mark 2, tak? Bo został dodany, jakby wszyscy musicie mieć te wszystkie bronie. No, na ostatni oczywiście krok, ten kto grał to wie. Chyba tyle, nie? Czekajcie, czy tam wszystko, trzeba wciskać przycisk? Chyba nie. Mam nadzieję, że dobrze robię. bo to się wzywa tylko, nie? Tak, i tu już jest, dobra, to czekamy aż się ochłodzi i lecimy dalej. Ja sobie kupię Revival, bo jak zginę, to nie będę miał. Grzybą mi mamy Murkika. Także w sumie bym sobie kupił od razu tą trzecią broń, żeby... Nie lubię tego picia, psuje moje jaja. Tak powiedział. Kupię sobie RK, żeby wiedzieć, co jest moja trzecia broń, bo wiecie, nie chcę mieć tam Dragana jako trzecią broń. Tak czy inaczej lecimy, Luna Landers. Tak, trzeba polecieć z każdej strony świata chyba, aby odblokować Paka Punch. Mogę się kompletnie mylić, ponieważ ta mapa jest dosłownie stara jak świat. Pierwszy ever easter egg, jak widać. Tak, mamy rakietę, mamy bazę tutaj ruskiego kosmodronu. Okej, teraz tutaj przylecieliśmy. Czyli chyba jeszcze musimy użyć, jeszcze od speedcoli strony i od staminapa, prawda, no. Już mi się przypomina, już mi się powoli przypomina. Czy musimy wejść nie tutaj, tylko tutaj. A jak ta mapa jakieś była skomplikowana? Dobrze idę? Dobrze, tutaj, nie? Tak, tutaj otwieramy. I tu mamy na górę. Nie, nie mam kasy już. Nie, czy mam kasę? Tu będą drzwi, czy nie? Tu są jeszcze jedne. 1250. Kurde, Nikolaj. Wszystko wydał na wódkę. Ciągle o tej wódce, nie? Pijak jeden. Albo najlepszy jak powiedział, jestem pijany. Tak, big surprise. Duża niespodzianka. Dobra, gdzie ten zombiak ostatnio? Ponieważ ja muszę zdobyć punkty, aby zdobyć punkty, muszę mieć kolejne zombiaki. Siema, siema. A, ty jeszcze nie boisz się staty, ty może nam starszy. O, cztery dychy nam brakuje, chyba starszy. Trzy dychy. Pytanie, czy jestem w stanie z tego zębaka strzelić i go nie zabić w nogę. Nie, mam double tapa, nie.
Dobra, mamy prawie wszystkie perki, brakuje nam chyba tylko jednego perka, ale zapomniałem jakiego. Tak, tu mamy speedcole. Tu mamy gdzieś też multi sierp, nie? Do kupienia. O nie, małpy! O nie! Nie, tylko nie to! Nienawidzę małp. No, ty raczej nie, raczej nam zabiorą perka, nie dadzą. Sejle, nie chcę sejla! O, znaczy chcę. Małpy trzeba, moi drodzy, zabijać, ponieważ jak nasze perki zaczną migać, to znaczy, że one nam kradną perki. Dosłownie. Musimy jak najszybciej wszystkie znaleźć i zabić. Tak, jak ona dojdzie do perka, to nam dosłownie go ona ukradnie. Powiedzmy, będzie stała na maszynie do perków i jakby nie niszczyła, co nie? To jest strasznie głupie. Nawet nie wiem, gdzie one poszły, zawsze słyszę, gdzie one idą. Jak teraz ktoś inny na spawnie zabiera Quick Revive'a, to nie, ja idę na spawna. Quick Revive jest najważniejszy. O Boże, Quick Revive'a mi zabiera, nie zdążę. Widzicie, Quick Revive miga. To znaczy, że jak mi zabiorę Quick Revive'a, to on się idzie walić, nie? Zdążę. Wal się, zawsze Quick Revive, nie atakuj. Jest, udało się, nie ukradli. Zawał. Moim zdaniem... Wszystko, wódka i wódka. Moi drodzy, tak, to jest moim zdaniem najbardziej znienawidzony przeze mnie, jak i przez społeczność zombies, runda specjalna małp. Czyli małpy, które wam kradną perki. Ale to nie tyle, Black Ops 1 miał nawet małpy, które kradną wam wszystko dosłownie. Wódkę wam kradli, kradną nawet dosłownie power-upy, tak? Na szangla, a tutaj kradną perki, no chore, chore te małpy są. Dobra, ja sobie zalosuję, każdy sale to jest 30 sekund darmowej skrzynki. Także boom, odpalamy. Greed is the capitalism. No dobra, dobra. Drakon, tak. Potrzebujemy... I'm gonna to kill you. Potrzebujemy dosłownie... Okej. Okay. Nie wiem, kiedy wylosuję, czy w tej rundzie, czy w 20. To jest najgorsze właśnie o tych historiach Black Ops 1. Czy na Moonie, czy na Ascension, czy na innych mapach. Musisz dosłownie losować. A wylosujesz dosłownie odpowiednio broń, nie? Czyli Tanner Gun, Ray Gun i dosłownie Gersh, a na razie nic nie otrzymaliśmy. L4 Siege. Jakby serio, L4 Siege? Okej, okay, przyda się kolejny sale, jak najbardziej. Jak najbardziej. Czego zombie mogą zginąć, co ty nie kolej gadasz do mnie? Dobra, widzimy się, jak już wylosuję broń, okej? Okay? Bo to zajmie wieki. Wytyfy! Właśnie w tej chwili wylosowałem. Okej, okay, mamy Gersha. Jest to pierwsza rzecz. Jest to pierwsza rzecz. Zaraz wam w sumie zademonstruję, jak to działa. W sumie zaraz zrobimy z nim krok. Będzie on potrzebny w sumie w dwóch krokach. Gersh device. Gun meets zombies. Zombies meet dead. Tak jest, zombie potrzebują martwych, martwe potrzebują zombie. Jeszcze potrzebujemy dwie rzeczy wylosować. Thunder Gunna oraz Ray Gunna. O nie, nie, skrzynko, tak nie będzie. Ja mam kolejnego sale'a, także spokojnie. Widzimy się, jak już wylosujemy odpowiednie rzeczy. Dobra, nic się nie udało wylosować. Mamy AKN-a, RPK, czego bardzo dobra broń. I mamy także KUDE, SMG, ale no nie udało się wylosować ani ja tutaj. No mamy tego Gersha. Tak, brakuje nam jeszcze Thunder Gunna oraz Ray Gunna zwykłego. Także spróbujemy go wylosować, lecz tak, że idziemy pierw odblokować Paka Punch. I tutaj, moi drodzy, mamy... Tutaj, proszę bardzo, mamy sierp. Nikolaj będzie uciszony. Cykl. A sickle is a perfect weapon for a Russian farmer. Russian farmer. Dobra, wyzywamy Lunalandera i dosłownie zawsze trzeba się trzymać z daleka, bo one mogą was zabić, spalić. To samo zombieka może stać się i wtedy się skończy runda. A my nie chcemy na razie zbytnio skipować rundę, ponieważ będzie tylko trudniej i trudniej. A my dopiero robimy dosłownie włącz Paka Punch, powiedzmy taki drugi krok z 7, jaka ta mapa ma, dobrze pamiętam. Także odpalamy, lecimy w sumie też. Też zombiak może zginąć, jak wystartujemy, to jest też złe. Spróbujmy go tutaj odciągnąć. A, walnąłem w sufit. Dawaj, leć szybko, bo zombiak zginie. Okej, okay, nie zginę, bo te płomienie go zwykle zabijają. Ale na szczęście ta platforma się zamknęła, jakby go nie zabiło. Dobra, chyba to będzie wszystko, tak mi się wydaje. Z każdej strony, a jeszcze od strony stamina nie lecieliśmy, dobra. Jeszcze jedna Lunalander i chyba będziemy mieli rakietę zrobioną. Czyli Paka Puncha dosłownie włączymy. Tak jest. Dobra, i ostatnia Lunalander, dosłownie musimy użyć. Od strony stamina i mamy chyba Paka, ale dosłownie nie jestem pewien, bo wiem, że wskaźnik jest na tym, na górze.
Nie wiem, czy trzeba go za każdym razem. Aha, to było zamknięte. Dlatego mapy nie mogę przejść. Tak często się niektóre drzwi zostało zamknięte, jeżeli nie robię się stelega czy coś. Bo dzięki temu, tu mamy stamina. Dzięki temu dosłownie mapy nie mogę przechodzić w dalszą część mapy, tak? Także no. Mamy skrzynkę w ogóle, okej. Kusi mnie, żeby zalosować, ale raczej nie losujemy, okej. Dawaj tego lendera mi tutaj normalnie. Boom, teraz stąd. Lecimy do, chyba do speedcoli. Będziemy mieli. Mogę się kompletnie mylić, ponieważ nie robiłem lata tego paka. Ale no. Ale mam nadzieję, że będzie git. Czy bardzo przyleciał. Zombiaki, usuń się, to są niebezpieczne gazy. Gazy, które cię spalą. Także no. Odpalamy, pyk. A to był epicki w ogóle system, taki pierwszy, wiadomo, fast travelu, nie? Szybkiego przemieszczania się w zombies. Między, wiadomo, dużymi częściami mapy. No dajcie taką epicką mapę dzisiaj, no come on. Nie dacie, nie ma. Nie istnieją takie dzisiaj mapy zombies. Proszę bardzo, rakieta się już nastawia. Ponieważ mamy, widzicie? Mamy jakby progres w sumie tej rakiety. Pyp. Performing integrity check. Awaiting launch initiation. Tak jest, czekamy na integrację i na włączenie przycisku. Także idziemy włączyć przycisk. Normalnie jakbyśmy mieli Raygana, to dosłownie można tą rakietę rozwalić. Ona jakby nie wylatuje, wiecie, w powietrze, tylko dosłownie można ją rozwalić z Raygana, wybucha i rozsypuje się na części malutkie na mapie. To jest crazy. Taki poboczny to jest easter egg, taki zabawny od Treyarch, ale no. Mamy guzik, włącz, sequence. Bardzo, pip. Ja zawsze do tej rakiety biegłem, nie? Bo ona tam stoi i można pod nią być. 3, 2, 1. Kurde. To jest mapa. To jest mapa zombies, moi drodzy. I przynę rakiety. Stage 3 initiation complete. Luna protocol online. Online. Tak jest, protokół Luny włączony. To w ogóle wszystko mówi Gersh, nie? Gersh. Ten, który, no, to są jego nagrane dialogi, ale on jest uwięziony oczywiście w eterze jako dusza. I też w sumie tak samo się nazywa ten powiedzmy granat, tak? Czyli Gersh, tak? Equipment Gersh. Bo on nazwał po sobie, nie? Jak coś stworzył, to nazwał tak jakby swoim nazwiskiem. Także no, to był ogólnie drugi krok. Kolejny krok, o ile dobrze pamiętam, jest wciągnięcie tego generatora w Gersha, to jest trzeci krok. Także ten jest easy, mamy już Gersha, proszę bardzo. Boom, Kazmir, nie wiem, czy to zadziała. Tak, działa, patrzcie, pyk. I generator został wciągnięty poprzez Gersha. Tak, czyli Kazmira, dzisiejszego device. Got it, power. Tak jest, mamy Gersha z Etheru, nam znać co i jak. Także można powiedzieć, że połowa kroków zrobiona. Teraz dosłownie musimy iść i aktywować Illuminati. Dosłownie, obok stamina, bo także idziemy, aktywujemy. I kolejny krok jest trochę upośledzony właśnie w kołopie, bo trzeba mieć 4 osoby, aby tego easterega zrobić. Specjalnie tak zrobili, tak jakby są 4, pojawiały się 4 losowe guziki na mapie. I trzeba je wcisnąć w tym samym czasie podczas rundy z małpami, chociażby jeden z przycisków jest tutaj. Tak, jeden jest chyba obok Wina Wdowy, jeden jest obok Jaggera, jeden jest obok Speedcoli, wow, pamiętam to. Tak, je trzeba wcisnąć podczas gdy one się pojawiają ze ściany. Ich teraz tu nie widać, ale one się pojawiają tylko podczas gdy jest runda z małpami. Ale to jest oczywiście kolejny krok. Tutaj my go robimy w solo, mimo że jest zwykle niemożliwe. Tak, w tym przypadku jest możliwe. Nie wiem, czemu tego oficjalnie nie zrobi tutaj. Okej, boom, przytrzymujemy kwadrat. Kazimir mechanizm. Taki. Kazimir, mechanizm, Gersh device, aktywowany. Tak jest, teraz mamy prąd, powiedzmy, w całej mapie. Teraz kolejnym krokiem właśnie jest dosłownie ciśnięcie tego czerwonego guzika. Ale musimy też pracować nad tym, żeby dosłownie zdobyć bronię. Nie mamy broni, także kolejnym celem jest zdobycie Thundergana, także widzimy się, jak je zdobędziemy. Albo jak będzie runda z małpami, ponieważ na rundzie z małpami zrobimy kolejny krok do easter egga. Okej, okay, mamy rundę z małpami. Let's go. A to oznacza, że teraz pojawiły guziki, widzicie? Tak wyglądają te guziki i w tym samym czasie muszą 4 gracze włączyć się w tym samym momencie. Ja oczywiście jestem solo, więc włączam jako jedna osoba. Tyk. Włączony. Tyle. Więcej skoncentrowanej. Nie, Nikolaju. Jeden, oh shit. Dobra, krywaj jest czysty.
Milkikami zabierają, serio? Gdzie był Milkik? Nawet nie pamiętam, ja go dostałem za darmo, nawet nie kupowałem go. Ła. Gdzie jest Milkik? Bez jaj. Tutaj gdzieś, nie? Tutaj gdzieś był, tak, tu jest Milkik, no tak. Jeszcze mi stamina zabiera, przecież drugi koniec mapy. Jezus Maria, nie zdążę. Nie zdążę, zabiorę mi stamina pa. A ja to jest mylny perk ever, bo tu trzeba dużo biegać. Dobrze zrobić chociaż krok, nie? Zostało dosłownie chyba 3 kroki, no 2 i jakby główny, ostatni. What the hell? Nie! Solo powinien dawać więcej czasu, albo ten mały, powiedzmy, nie wiem. No nie, to jest trochę głupie. Szczególnie w kopie jest nagle, znaczy w kopie jest spoko. Dobra, udało się. W kopie jest spoko, bo każdy broni danego operka. Każdy bierze po 2, po 1. Koleju, nie przerywaj mi. Okej, na wszelki wypadek, może się przyda. Pewnie nie, on the house, na kość firmy. Moi drodzy, kolejny krok, tak, zrobiliśmy teraz ściśnięcie guzika, dosłownie musimy teraz zebrać tak, Luna, tak, w powietrzu mamy litery Luna i musimy je wszystkie zebrać. Normalnie, wy kołopie, to jest kolejny krok, który musicie mieć przynajmniej jakby, no domowe sterek musicie grać. Normalnie jedna osoba, załóżmy, stoi na Lunalanderze, tu oczywiście jej nie ma, i druga wzywa z innej lokacji, dzięki temu ten Lunalander leci z jednej lokacji do drugiej, nie? I tak jakby, gracz, który wzywa, struje gracza, który jest na tej Lunalanderze i zbiera literki, takie, zbiera literki i trzeba tak jakby odpowiednio kolejność zrobić, żeby zebrać odpowiednie literki, czyli między innymi musimy znaleźć L-U-N-A, czyli jakby Luna, tak? Lunalander, czyli to, co czym latamy, musimy tak jakby, tylko widzę, że te literki się nie respią, w sensie nie widać ich normalnie wizualnie, dopiero jak się jest w powietrzu chyba się pojawiają. Tylko, że na modzie w kołopie, znaczy w solo, robi się to w taki sposób, że po prostu wzywasz Lunalander i tak jakby idziesz na spawn i wzywasz go z drugiej strony, co nie? I to jest tyle tak naprawdę. Oh shit, ile zombie. Oh shit. Winordowe jak zwykle. Normalnie macie Gersha, nie? Aż wam dam Gersha, bo widzę, że wy się nudzicie. Elonara, panie, Gersh device. On jakiś Kazmir. Gersh zawsze działa, na całej mapie on działa, nie? To jest najlepsze. Tak jak wejdziesz, teleportujesz się, to teleportujesz się gdzieś w ogóle gdzie indziej, nie? To jest też bardzo moim zdaniem fajne. Ale tak, musimy dosłownie odpalić Lunalandery z odpowiednich miejsc, aby po prostu zebrać literki. Więc no. Więc pierwszym krokiem jest, powiedzmy, wezwanie ze spawna. Musimy na spawn ogólnie zacząć od spawna, iść na stamina, wezwać właśnie na stamina, tak? I normalnie na tej platformie by był gracz, który by tą literkę zebrał. Ja oczywiście gram na modzie, więc jakby, jako że gram solo, to jakby nie muszę, wiadomo, bo to byłoby wręcz niemożliwe. Więc no, po prostu wzywamy, tak, idziemy na stamina i wzywamy, to jest pierwsza literka, czyli L, tak, potem zbieramy U, N i A. Także udamy się szybko do tutaj normalnie tego, stamina, proszę bardzo, jesteśmy. Let's go, wzywamy, pyk. Teraz ten Lander zbierze literkę L, normalnie wiadomo, gracz by to zrobił, tak. Mam nadzieję, że tam zadziałało, bo tych literek normalnie tutaj widzę, że nie widać, także no. Boom, to jest pierwsza litera, lecimy z drugą. Ty, no ja normalnie mam jakiś skill issue, nie? Normalnie mam skill issue. Pierwszy raz zapomniałem, ominąłem jeden krok. Dosyć taki ważny i trudny, jak się gra normalnie. No chyba, że macie jednego zębaka i albo we czterech gracie, to wtedy jest łatwiej. Wiadomo, że tego sterega się zwykle robiło we czterech, nie był niemożliwy dziś do zrobienia w solo, do dziś. Także tak, zapomniałem o jednym kroku. Ten Lunalander to będzie przedostatni krok. My musimy zrobić jeszcze jeden przed tym, czyli właśnie stać na tej platformie przez 60 sekund. Jak widać, mamy zegar. Tak, i jak z tego zejdziemy, to się resetuje, widzicie? Więc nie możemy zejść, bo się resetuje do zera. Musimy przez 60 sekund utrzymać się na tej platformie, tu gdzie rakieta właśnie oryginalnie była. Tam jest Baka Punch. Ja na razie nic nie ulepszałem, bo nie ma sensu, jako że mam double tapa, mocne bronie. I jakby bym musiał ulepszyć taki Thundergana, jak i Raygana, więc no. Więc na razie nie wydawałem hajsu. Najlepiej właśnie tu biegać sobie z jednym zębakiem, nawet jak się jest we czterech. I po prostu to jest w miarę łatwo, po prostu 60 sekund stoicie. Tak, już mamy 15, także no. To jest nic skomplikowanego. Stoimy, czekamy, biegamy w kółko. Tyle, że po prostu nie możemy zejść z tego okręgu, co nie? I nic skomplikowanego. Tylko wiadomo, było trochę trudne do znalezienia. Jak oryginalnie polowaliśmy na tego easter egga kupę czas temu, ale no. Ale było fajne. Było fajne, wtedy właśnie się zakochałem w zombies. Do dziś, także no.
Dobra, to w sumie tutaj jeszcze ile? 30 sekund, tak? 30 sekund, no 35, spoko. Dobra, już prawie mamy. Mamy 11, tak? Chyba jest 2 minuty, my się myliło, że minuta, chyba jest 2 minuty czekania, co jest takie śmieszne. O, już prawie, o, zębak aż się zbugował, no zajebiliście. Boom, mamy. 12. Boom, nuk, wali, kończy rundę. Tak, notka 3. I better get some good vodka out of this. Kto nadchodzi? Kto nadchodzi? Ja bym otrzymał za to dobrą wódkę. Dobra, dobra, najlepszy rocznik otrzymasz wódki. Wiem, że wódka chyba nie ma roczników, tylko wino. Nieważne, teraz robimy ten krok, który robiliśmy wcześniej, czyli z Luna Landerami. I zobaczymy, czy te litery widać, bo jakby... W Black Ops 1 chyba było widać, nie? Chociaż może dlatego ich nie widać, bo mam moda zainstalowanego, dlatego. Lecz tak, robimy to co wtedy, czyli dosłownie wzywamy na spawn, ze spawna do staminapa, ze staminapa na spawn, ze staminapa do speedcoli, ze speedcoli chyba do spawna. Shit, tu jest najlepiej zginąć, kurde, wejść, jak się nawet nie wie, co się kręci i zginąć, nie? Bo to nam na hita zdejmuje, nie? Dobra, już, już, okej, okay, już. Dobra, to wzywamy na spawna, tak, pyk. O nie, tu jest zombie, ja pierniczę. Dobra, wezwaliśmy. Mamy, teraz idziemy. Idziemy ją. What the hell, co to za lasery? Jakiś bug wizualny widzieliście? Tak, teraz dosłownie idziemy na stamina, powzywamy. Boom, mamy literkę L. Bez jaj, co to są za lasery na mapie, nie mam pojęcia. To jakiś chyba wizualny bug. No wiadomo, mamy skrzynki, nie? Ale mamy też takie niebieskie lasery. Nieźle. Dobra, i wyzywamy tutaj, potem tutaj, stąd na spawn. Tak samo jak wtedy. Tak, proszę bardzo, widzicie, mamy L, pyk, zostało zebrane, widzieliście? Mieliśmy L, tak, i one się chyba dopiero pojawia w momencie, gdy jest z odpowiedniego miejsca wzywany z jednego na drugi, co nie? Wtedy tylko się ta literka pojawia na niebie. Czyli tak jakby, jeżeli gracz jest blisko. Tylko my nie mamy gracza drugiego, no bo gramy solo, co nie? Ale tak to generalnie wygląda. I teraz dosłownie ze staminapa, czyli ją zostawiamy tutaj, nie, jakby nie ruszamy jej. I idziemy na spawna i wzywamy ją właśnie na spawna, co nie? To będzie literka U. Luna. Beka, że w ogóle też był easter egg o tym Black Ops 4, o tej Lunie w ogóle, nie? To też jest zarąbiste. Także teraz zbytnie nie będziemy widzieli, jak to zbiera literkę, bo jakby jesteśmy w środku, więc nie widzimy nieba. Ale tak, wzywamy dosłownie pyk i będziemy mieli U. Tak, a potem to już możemy sobie się od razu udać, potem ze spawna musimy wyzywać chyba do speedcoli. Mogę się pomylić, bo do końca tego nie robiłem dawno, jakby długo temu. Zobaczmy. Chyba już zebrało, co? Tak, już zebrało tam wcześniej. Tak, boom, i teraz mamy na spawn. I ze spawna chyba do speedcoli, nie jestem dosłownie pewien, bo tyle czasu grałem. Także udajemy się tutaj, gdzie byliśmy wcześniej. Gdy kupowaliśmy tutaj młot i sierp. O. Tu mamy właśnie speedcole, tak, mamy w ogóle ten sierp. Jak ani razu go nie użyłem, bo to jest broń melony, spoko, bo zabija chyba do 11 rundy na strzała. Albo do 10, jakoś tak, sobie zobaczmy. Fajnie nim macha. Nie mogę go w ogóle sięgnąć. Dobra, wyzywamy teraz tutaj Luna Lander, także boom. O, już nie zabija na strzała. No na razie tutaj nie widzę żadnej literki. O, no, gdzieś tam była chyba wcześniej zebrana. Dlatego. Dobra. Jak już mamy dosłownie 3 literki. Mamy Lun i zostały tylko A. Teraz ostatni krok dosłownie. Musimy wyzywać ze speedcoli. Tak, czy już w speedcoli jest. I dosłownie musimy wezwać na stamina, będziemy mieli wszystkie 4 literki. I został ostatni krok, gdzie... Chore, ale ostatni krok wymaga właśnie 4 rzeczy, jak już mówiłem, Raygun, Thundergun, Gersh Device i w koopie matroszka. Bo tutaj jakby w tym solo modzie nie trzeba mieć matroszki, bo jakby się dosłownie nie da. Bo tylko można mieć albo to, bo tam mamy granaty, jak i Gersha. I zamiast Gersha byśmy mogli mieć właśnie matroszkę, więc jakby nie da się mieć dwóch rzeczy naraz, co nie? Więc no, dosłownie wzywamy tutaj i zbieramy literkę ostatnią A. Ciekawe, czy będziemy widzieli, jak uzbiera, chyba nie. Ale mniejsza, zobaczymy, może. O jest, widzicie, patrzcie, jest A. Ludzie, co to było w ogóle na niebie, jakieś literki? Lander incoming, kozak histerek. Tu mamy portal i musimy go otworzyć, aby uwolnić Gersha. To jest jakby fabuła tej mapy. Pomagamy Gershowi w kosmodronie. Tak, i on tutaj jest, jak widać, tylko problem jest taki, że portal jest zamknięty. I aby otworzyć portal, musi mieć moc.
musimy dosłownie mieć mocne skończoności, czyli musimy mieć Thundergana, Raygana oraz Gersha. To jest jedyny sposób, jak otworzymy w ogóle to. Więc kolejnym naszym krokiem dosłownie jest losowanie skrzynki. Moje możemy zająć to rundę, albo 15 rund, albo 20, albo 30, aż wylosujemy dosłownie Thundergana. Ale ja to już jak najbardziej wam wytnę, bo to będzie straszne losowanie tego. Może mi od razu wypaść, zobaczymy, jest runda 11. Także ja będę losował Gavelgamy, potem w sumie wziąłem, tak? Żeby po prostu było w miarę łatwo te wszystkie rzeczy losować, także let's go. Widzimy się, jak już będę miał Thundergana, jak i Raygana, jak i... No już Gersha mamy. Wytyfy! Jeden runda 11, pierwszy hit i gra mi od razu dała. Tak jakby widziała, że easter egga robię, dosłownie jestem na tym kroku. Okej, okay, mamy Raygana Mark 2. Nie wiem, czy to podziała, możemy spróbować, bo wiem, że trzeba mieć Raygana jedynkę. Znaczy w koopie można mieć dwójkę, a my gramy solo na modzie, więc nie mam pojęcia. Możemy spróbować, problem jest taki, że nie mamy tak kasy na paka puncha, bo każdy paka punch 5k. Tak, 5k na to, 5k na to, 5k. Bo też potrzebujemy chyba normalną broń, taką, która z trzema pociskami. Tak, i jakby dwa wonderpony. Ja zamiast Raygana jakby jedynkę wylosowałem dwójkę. Najlepszego ever, jakby ulubionego poprzez społeczność Raygana Mark 2 z Black Ops 2. Najbardziej jakby OP Raygan. No w Black Opsie tutaj on był gorszy trochę. Ale no. Ale no, najlepszy Raygan moim zdaniem, taki najbardziej ikoniczny, co nie, najładniejszy, o tyle powiem. Mój ulubiony personel jest Raygan Mark 3, żeby nie było, mimo że jest słaby dosyć, nie zabija już po 50 rundzie. Ten Raygan zabija na każdej rundzie, także no, nie w Black Ops tym, ale 3, ale w dwójce tak. Także pierw zbieramy has, kasę, ulepszymy bronię i wtedy, no co, spróbujemy zrobić, zakończyć tego easter egga i otworzyć portal do Gersha. Kurde, jak ja ten sniłem za bieganiem w tym miejscu, nie, dosłownie, biegasz, trenujesz normalnie, duża horda jest. Panie, co z tego? Masz Thundergana. Boom. Gdyby to broń dali dzisiaj do MWZ, to byłoby game over, powiem tyle. Abominacje by latały. Ale polecieli. Tu zawsze ich lubiłem z tych schodów, nie? Takie wypiernicze, skąd przyszliście, nie? Najbardziej OP broń ever. Najbardziej. And dance. Ale latają. Dobra. Powiem taki, że dużo tutaj punktów tam to nie jakby nie daje. Wonderpony zwykle mało punktów dawały, dlatego najlepiej używać broni, która strzela normalnymi pociskami. Także pam, zalusujmy Gavelgama jeszcze może jakieś punkty będą dodatkowe. Okej, to może się przyda, bo nie wiem czy będę potrzebował Raygana zwykłego, wtedy będziemy losowali zwykłego. Zobaczymy. W sumie dobra, czekaj. Nawet nie musimy rundy kończyć. Bo ja nie chcę trafić na kolejną rundę z mopami. Użyjmy to, weźmy double pointsa. Tylko oprócz nuka. I mamy hajs. Mamy hajs na ulepszenie broni. Także let's go. Co mi mogę też szybko zalosować, bo czemu nie? Coś jak wypadnie Raygun jedynkę, to biorę jedynkę, bo wiem, że jedynka działa. Dwójka nie jestem pewien. Famas. I to jest kolejna najbliższa skrzynka. Tam, nie zdążę, nie? O nie, zombiak zginął. Nie! Zapomniałem, że mam winowdowy i moje winowdowy go zabija automatycznie, jak mnie doknie. Dobra, idziemy na razie ulepszyć pozostałe bronie. Jakby... No nie, nie wierzę teraz. Dobra, szybko daję. Nawet tego Thundergana ulepszaj. Zeus Canyon. A, te camo. To jest camo pakabas, nie? Klasyczne. Raygun. I to. Dobra. Mam pomysł. Mam ogromny pomysł. Bo ja mam jeszcze to, nie? Jak walnę nuka, to wszystkie te one zginą, nie? Poczekam aż zaczną mi... Okej. Boom. Mam nadzieję, że wszystkie zginęły. Zginęły wszystkie, nice. Nuk jest perfekcyjny. Jak macie kabum na małpę, to jest OP. Dosłownie zabijacie wszystkie jakby nukiem. M14, serio? W skrzynce? Dobra, walić to. Idziemy. Spróbujmy zrobić tego easter egga. Nie wiem, czy Raygun, jak już mówię, Mark 2 zadziała. Jak zadziała, będzie zarąbiście. Też może to trochę wymaga skilla, bo trzeba w odpowiednim momencie strzelić z Thundergana, z Raygana i z broni swojej, nie? I Gersha w ogóle trzeba rzucić w odpowiednim miejscu. Więc spróbujemy. Jak nie zadziała 2-3 razy, to zakładam, że dlatego, że nie mamy Raygana zwykłego. Także spróbujmy. O nie, jakiś błąd jeszcze wyskoczył. Nie wiem, czy działa, chyba nie. Działa! Ale ja działa! Za pierwszym razem! Za pierwszym razem!
Poleciał. Tak, dostajemy. Dostajemy wszystkie perki. Ja oczywiście już miałem wszystkie perki, ale w nagrodę, jeżeli mieści 4 perki, czy coś, czy 2, czy nieważne ile, to macie wszystkie perki. Tak jest. Wracać do gułagu piekła. Gershowi się nie udało, jak widać, był taki przerażający głos eteru. Porwało go dalej. Nie udało się, moi drodzy. Mission failed. To jest cała fabuła tej mapy. Mission failed, we gonna get next time. To jest, moi drodzy, cały oto easter egg. Udało się za pierwszym razem, czyli potrzebujecie Raygana, dosłownie, Gersha i Thundergana. Można mieć też zwykłego Raygana, nie potrzebna nawet jest jakby trzecia broń RPK czy coś. Broń, która strzela pociskami. Bo chodzi o to, że w koopie normalnie każdy strzela z każdej broni, co nie? Jakby, wiadomo, tym mocniejsza broń, tym lepiej, wiadomo, muszą być to najlepsze bronie w grze, aby te światło unieść i tyle. I normalnie się dostaje w nagrodę wszystkie perki, tak, ja już miałem, i dostaje się jakby też maszyna, która trwa 90 sekund. Tak, tak samo jest na Moonie. Kiedyś to były takie dziwne nagrody, ale no, kiedyś to były inne czasy zombies. Tak, czy moi drodzy, oto był Assassin. Do rundy 15 udało się zrobić, także let's go. Trochę trudno było bronie wylosować, ale to jest to. Fajnie, jak to robiłem setne rundy, to normalnie czy Black Ops 1, czy Black Ops 3, aż normalnie bez kawoku. A aż kusi mnie teraz, bo dosłownie nie mam czasu, żeby posiedzieć tutaj i robić sobie setną rundę. Bo strzelanie z Thundergana do zombie i słuchanie Nikolaja, jak mówi forum Murder Russia, jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Tak czy inaczej, ja skończę swój żywot w Luna Landerze, skończę swój żywot, także let's go. Także rest in pieces, moi drodzy, lecimy. A, zabij mnie co drugi raz. Zabij mnie. Nie zdąży. A, bo miałem quick revive'a, nie? Dobra, wstań. Dobra, zębaki, zabierzcie mnie. I ta muza. Zawsze muza kończącego się ekranu była tak jakby teaserem kolejnej mapy. I tu mamy kolejną muzę z kolejnej mapy, co nie? Tak czy inaczej, moi drodzy, to było tyle. To był Assassin easter egg Black Ops 1, pierwszy DLC, pierwszy ever easter egg. Kolejny, wiecie jaki będzie, Black Ops 2, DLC 2. Też dosyć, chyba, by the way, chyba nigdy nie zrobiłem Call of the Dead solo, zawsze robiłem w koopie. Tak, czy inaczej, widzimy się w kolejnym easter eggu. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli trwałeś do końca, zapraszam do dostania pół górę. No i co, do usłyszenia w kolejnych. Na razie. Makler out.